Hej, siemanko, cześć i czołem. Pytacie, skąd się wziąłem? A ja wam na pewno nie powiem. Ja jestem Royal Go, a wy oglądacie kolejny odcinek z serii Uncharted Fortuna Drake. Zapraszam was również do niesamowitej przygody, do kontynuacji jej. Zobaczymy, co tym razem na nas czeka. Oho. Jesteśmy w tym samym momencie, na szczęście wszyscy są wyeliminowani, nie musimy z nimi się od nowa rozprawiać, że tak powiem. No i dobra, w takim razie teraz widzę, że musimy po prostu na górę wjechać. Tylko pytanie jak? Ale pewnie domyślam się, że tutaj musimy się bić. Tak. Dobra. Powoli do celu. Udało się. Tam coś się świeciło, ale nie wiem, czy to był... Tak, to jest skarb. Gdzie jesteś? Tutaj. To już siódmy skarb. No dobra. Bardzo mnie to cieszy. Podejrzewam, że no niestety wszystkich i tak nie uda nam się zdobyć. Ale... Myślę, że to nie jest największy problem. No i dobra, czy my musimy teraz tam przeskoczyć? Tak. To było dosyć ryzykowne. Ale dobra, udało się. To najważniejsze. Tak, tutaj nie mamy w ogóle amunicji praktycznie. Nawet całego magazynka nie mamy. Więc nie za ciekawie, ale dobra. Myślę, że damy sobie radę bez. Całe szczęście, że mamy pistolecik. Wow! Takiś, mądry. Główka! Gdzie jeszcze jeden jest? I następny. Dobra, ale jest ich tu więcej niestety. O-o! O-o! Dobra, troszeczkę oberwaliśmy. Musimy zwolnić tempo. No niestety musimy potraktować ich granatem. Aj. No nie wyszło nam to. Mam nadzieję, że tym granatem nie oberwie. By. Dobra, udało się. Ej, to miała być główka. Cholera, no chyba ci się coś powaliło, koleżko. O, o. Dobra, poszli spać. Całe szczęście. O, jeszcze? Zapraszam, chodźcie do tatusia. No dawaj. Dobra, jeszcze jeden chyba został. Tak, miałem rację. Piękna główka. Jak to się dzieje, że się znowu tak wkopałem? No i patrzcie, znowu napisy się wyłączyły. Szczerze mówiąc, nie wiem, czemu tak się dzieje. Dosyć dziwne to jest, no ale dobra. Poziom napisy włączone. Za każdym razem napisy niestety się wyłączają. Ciekawe dlaczego. Zastanawiam się to niezmiernie. Aj. Dobra, 30 strzałów w głowę, no proszę. Lecimy dalej. O, o, chyba troszkę źle to rozegrałem. No, dokładnie, prosto między oczy. Aj. Ty, chyba coś ci się pojebawszy. Strzelec wyborowy. Kolejne trofeum pod tytułem Ekspert od strzału w głowę. Tym razem srebrne trofeum. Bardzo fajnie, cieszy mnie to bardzo. Aha. To można było przewidzieć, że tutaj wyjdzie. I następne trofeum pod tytułem 50 zabójstw PM. Okej, czy ktoś jeszcze tutaj wyjdzie, czy nie? Chyba nie. Sobie przeszukamy delikatnie. Może coś ciekawego znajdziemy. O, amunicja. Nie, no, no i co teraz to zrobić? O, dobra, już myślałem, że niestety będziemy musieli zmarnować granat, ale na szczęście nie. Obeszło się bez marnacji. Ale tutaj jest jeden. No łap go. Dobra. No i co?
Gdzie musimy wjechać? Pewnie gdzieś na górę. Standardowo. Tutaj? Tutaj. O, i kolejny skarb. Ósmy. No powiem wam, że co chwila te skarby znajdujemy. Fajnie, cieszy mnie to bardzo. A jestem ciekaw, co tam jest. Tutaj chyba nie byliśmy. Czy byliśmy? A, byliśmy na samym początku. Na samym początku. W sumie to przed chwilą. Dobra. A on nadal biegnie, jakby był kulawy. Kulawy John. Nie wiem, co mu się dzieje. Zawiesił się chyba. Dobra. Hopsa. Do góry. I tutaj. A teraz? Haha. Nie tu, ty głąbie. No i gdzie tym razem mamy wbić? Tam raczej nie doskoczy. A jednak udało mu się. Dobry jest. Nie spodziewałem się po nim tego. Nie! Fuck! Ale jestem głupi. Głupi jak but. I znowu to samo. Wybaczcie mi. Tego failosa. Po raz kolejny. Dobra, teraz ostrożnie, żebyśmy nie spadli. Jest, udało się. No, dobrze, że się nie zabiliśmy. Dobra, amunicja jest. Przeładowywać nie musimy, na szczęście. W sumie to mogliśmy to przebadać konkretnie, ale nie, tutaj nic nie ma. Lecimy dalej. Oho. Dobra, ciekawe ile ich tutaj jest. Jak na razie widzę tylko trzech. Wypadałoby z od tyłu w sumie zaatakować kogoś. Tak po cichutku, po malutku, ale nie wiem czy to się uda, bo patrzcie, no trochę ich tutaj się nazbierało. Cholera. Chyba nie mamy za bardzo jak wykonać tej czynności. Oho, jeszcze jeden. Dobra. Dzień dobry. O, o, ciekawe skąd. Dobra. Z miejsca w łeb, dokładnie. Tam nie wybiegnie? Nie, nie wybiegnie. Ktoś tutaj chyba z grubej rury chce nas załatwić. Dobra, o! Nie! Dobra, udało się. A ten gdzie wali? Do ściany. Pewnie nas widzi, jeszcze wallhacki ma. Zaraz ty zdechniesz, pedale. Albo i nie. Kuźwa, cały magazynek. To trzeba być głupkiem, co? Noob numer jeden na świecie jestem. Dobra, wszystko pozbierane, przeładowanko. No, w sumie teraz to możemy sobie z kałachem trochę pochodzić, bo mamy full. Dobra, przebadamy tutaj tylko teren. A, widzicie? Jednak warto było. Kolejny skarb, dziewiąty tym razem. No i dobra. W takim razie lecim dalej. Lecim na Szczecin. I powiem wam, że najprawdopodobniej tutaj też na górze będzie jakiś skarb, bo wydaje mi się, że możemy się tutaj bić, aczkolwiek chyba jednak nie. Jeszcze tutaj przeszukamy. Nie no, nie można. Tak mi się przynajmniej wydaje, ale nie jestem pewny. No bo patrzcie. Wygląda to tak, jakby można było się gdzieś tam bić, ale może się po prostu mylę nadzwyczajniej. Wesołe. Wesołe. Cóż to jest? Jakiś krzyż na drogę. Ciekawe. No i gdzie? Tutaj. Jasne.
Tylko nie spadnij. Mówiłem wam, że jak ja bym miał tak skakać, to nie wiem, jak bym wyszedł na tym. Pewnie już dawno bym wylądował w tej wodzie. Raczej to jest pewne. Nie! Myślałem, że na górę się wbije. A przynajmniej sobie popatrzyliśmy, jak ładnie spada. Dobra, jeszcze raz zaczynamy. Na szybkości. Dawaj, Nate, ruszaj dupę! Bo widzowie czekają. Się opiernicza, co? No i dobra, zobaczymy. Aha, dalej nie można. Ale to będzie chyba najgorsze. Jest, udało się. Myślałem, że będzie o wiele gorzej. Oho. Nie, chowaj się. Nie tu. Tak. Dawaj. Słyszycie to bicie serca? Dzień dobry. I kolejny. Dawaj! Czas na kąpiel. Ekstra. No i co, podejrzewam, że tutaj musimy się wbić. Aha. Rozumiem. Jakieś żaby słychać. Mało brakowało. Dobra. Udało się. Mam nadzieję, że teraz nikogo już nie będzie. Wow! Ja pierniczę, ale mało brakowało. Tylko jak mam być szczery, to ja nie wiem, gdzie ja mam lecieć. Aha, już wiem. Ale byłem zesrany, naprawdę myślałem, że spadniemy już, ale obeszło się bez. Dobra, z tego co widzę, to musimy strzelić mu w beczkę. I na pewno to zrobimy. I bach! Pięknie. O proszę, jaki zbieg okoliczności. Nie. Kuźwa, nie to. Przepraszam. Sorki, sorki. Nie to miało być. Nie o to mi chodziło. Dobra, jedziemy dalej. No i co, koleżko? Po raz drugi zaczynasz do mnie? Dobra. Ale rozpierduchę robimy, jak zwykle. Co tutaj? Jasne. Patrz, jak pięknie wszystko się układa, nie? Że możemy sobie tak ładnie wszędzie skakać, łapać się i tak dalej, i tak dalej. Gdzie teraz? Tutaj. Chyba. Chyba na pewno. Dobra, no podejrzewam, że ta woda już nas nie pochłonie nigdzie. Ekstra. Tutaj mamy jakąś skrzyneczkę. I granaciki. No podejrzewam, że na pewno nam się przydadzą z czasem. Jak będzie jakaś awantura. Dobra, tutaj nic nie ma? Chyba nie. Przynajmniej nic konkretnego nie widzę. O, ale za to tam jest. No i 10. I następne trofeum pod tytułem Początkujący Łowca Skarbów. 9. Nie wiedziałem, że takie miano dostaniemy. Dobra. Mało brakowało. Nie. Już myślałem, że się spierniczy stamtąd.
Tutaj nie możemy. To już wiadomo, gdzie mamy iść. O nie, nasza fura. Fura komura. Nic z niej nie zostało, ładny. Aha, szperacze już kombinują. Ciekawe, czy nas zauważą, jak myślicie? No, niestety nas zauważyli. To co? Jakiś granat? Coś? Wierzyłem, że to będzie dobry wybór. Jeden. Dobra, tamten tak stoi. Nigdzie się nie schowa, idiota. Aj, ale obrywamy. Nieładnie. O, granat mu wypadł. Dobrze wyczuliśmy ten moment. Podejrzewam, że jakbyśmy go nie zabili, to od razu by nam rzucał te granaty. Ale na szczęście obeszło się bez żadnych granatów. Tak, tak. O, o. Zapraszam. Ekstra. To szkoda, że... O, ła. Au. Wow. Nie spodziewałem się tego. Szczerze mówiąc. Nie wiedziałem, że aż z taką ekipą wjeżdżają tu chłopaki. Jak zwykle. Sami nie potrafią, nie? Dobra. Czyżby to wszyscy już byli? Chyba tak. To my sobie pozbieramy oczywiście amunicję. Zapasy na pewno nam się przydadzą. A może jeszcze jakiś skarb? Może zabawimy się w łowce skarbów? Co wy na to? Nie, no tutaj chyba nic nie będzie. Nie ma niestety. Dobrze, w takim razie lecimy dalej. A czy my w ogóle możemy tam na górę wejść? Tak, chyba możemy. Chyba nawet jest to wskazane. Zobaczymy, co konkretnego zostało z naszego kochanego samolotu. Podejrzewam, że nic. Jest nasza mapa. Super. Dawaj, ziutek. Rób wypad lepiej. Elena sobie da radę, spokojnie. Głupia nie jest. Ale tak czy siak podejrzewam, że no niestety musimy lecieć jej pomóc. Au. Teraz z drugiej majki? Skąd wy się bierzecie wszyscy? No, dokładnie. Ja wcześniej tego nie wykorzystałem, to on wykorzystał. Szkoda tylko, że bezumyślnie. Jeszcze ktoś? Tak. Patrz, jak skaczą. Superman normalnie. Nie wiem, czy wyszłoby mu to schodzenie po tym konarze.
A, następny shotgunowiec. Amunicja nam się skończyła, no nie. Zaraz będzie psikus. Jeszcze ktoś? Dawajcie! Szybciej! Kuźwa, ja wam dam! Pomimo, że nie mam amunicji, i tak wam dam! O, dam, tarararam. Nic tu nie ma? Nie. O, chyba ci się powaliło, gościu. Ja pierdolę, nie mamy amunicji! Zrywka! Nie! Padnę! Wow! Ja pierniczę! No nie spodziewałem się, że tak to się skończy dla nas. Jakaś amunicja, coś? Mamy, dobra, jesteśmy obładowani teraz. Całe szczęście. Gdzie wy jesteście? Tam jeden. No i co? Znowu nam się amunicja kończy. Potraktujemy ich granatem. No zapraszam. A tamten co? Widzieliście, z jednej ręki chyba chciał strzelać z shotguna. Moje gratulacje. Myślę, że to był bardzo dobry pomysł. Dobra, czyżby wszyscy? Chyba tak. To lecimy po naszą Elenkę kochaną. Mam nadzieję, że krzywdy jej nie zrobili, ani nic z tych rzeczy złych, ani dobrych. Dobre rzeczy tylko my możemy jej robić. Dobra. Lecimy. Wow! Muszę patrzeć pod nogi. Oj tak. Dobra, tylko w takim razie, jak my musimy teraz przez to przejść? Aha, rozumiem. Wytrzymaj, Helena. Wytrzymaj. Zaraz będziemy. Spokojnie. Dobra, udało się na szczęście. Nie spadliśmy. Aj! To nieładne niespodzianki. Takich niespodzianek nie lubimy. Nie chciałbym tam spać, szczerze mówiąc. Myślę, że na pewno byśmy ucierpieli. Wow! Słyszałem, że zlecimy. O! Oj! No cóż, co ja mam zrobić? Chciałem ładnie tutaj jakoś przemknąć, a oni co? Aj! Nie udało nam się ładnie go załatwić. Wow! Czy mi się wydaje, czy tam ktoś strzela z czegoś... Tak, z czegoś konkretnego. Musimy go zdjąć. I granat! Wow! Ale obrywamy. Znaczy w sumie nie obrywamy. Tam coś nas próbuje obijać ktoś, ale dajemy radę jak na razie. Dobra, przebijemy się tutaj. Tak, tak, prosto między oczy to ty dostajesz. No właśnie. O wilku mowa. I co, znowu amunicji nie mamy? Ach, z tą amunicją. Ciągle nam się kończy. Dobra, może tutaj coś będzie? Nie, tutaj raczej nic nas nie czeka poza pięknym skokiem do morza. Dobra, pamiętaj, patrz pod nogi. Wow, tutaj już byśmy się wkopali.
Nie ma mnie tam. A to co to było? Ja pierniczę. Następnego. Ekstra. No, teraz o wiele lepiej jest. Jeszcze ktoś? Tam jest. Tam to nam się nie uda raczej. Dobra, chowamy się. Ekstra. Proszę spać. No tylko, że niestety nie przeżyjemy tego. Tak mi się wydaje. Chciał wychujać Freda, to Fred wychujał jego. Albo i nie. Wow! Tamten go postrzelił. No, to mi się podoba, taka współpraca. Dobra, główka. Aha. Mam nadzieję, że teraz nikt nas nie zaskoczy. Bo wcześniej, szczerze mówiąc, nie wiem co to było i nie mam pojęcia zielonego, dlaczego padliśmy. Dobra, weźmiemy sobie kałacha. Aha. Tutaj jest jakaś linka. O, to może być ciekawe. Chłopaki! Pięknie! Jeszcze raz. Bombardier. Kolejne trofeum pod tytułem Potrójny Bombardier. Zapraszam. O, skończyło nam się. Myślałem, że może można w tamtą linkę strzelić, by ich od plecków załatwić, że tak powiem. Ale nie, myliłem się. Dobra. Przeładowanko. Tutaj nie ma nic? Nie. Amunicja i lecimy dalej. Tylko pamiętaj, Łukanio, nie wpieprzę nigdzie. Dobra. Jeszcze jeden został nam do pokonania. Ekstra. Dobra, tutaj widzę chyba wszystkie linki są naruszone, a jednak nie. Tutaj jedna jest. Dobra, nie będziemy ryzykować raczej. Powolutku. Nie, tego nam nie trzeba. Wow, już myślałem, że się wbijemy w nią. Chociaż nie wiem, czy ona by się aktywowała, czy nie. Jestem ciekaw, ale tak jak mówiłem, no wolę nie próbować. Za bardzo mnie to nie interesuje. Dobra. No i udało się. Gdzie tym razem? Może na górę uda nam się wbić? Uda. Pytanie, czy coś tu będzie konkretnego, czy nie? Jest. Jak zwykle. I już 11. No szybko idzie, naprawdę szybko idzie, jeżeli chodzi o te skarby. Skarby wsi. Dobra. Tutaj nic nie ma, nie. Jakie piękne widoczki. Widzicie? Takie piękne miejsca. To nie była moja wina. Przepraszam bardzo, widzieliście tą kamerę? To było strasznie chamskie. No i nie mówcie mi, że tamci znowu będą biegać. No i co, jak ja mam się przebić? Aha, tak. Dobra, podejrzewam, że ten skarb już nam zaliczyli, więc nie musimy po niego wracać. Och, mam nadzieję, że się nie mylimy. No i patrzcie, teraz w miarę normalna ta kamera jest, chociaż też nam troszeczkę odchodzi. Nie, no bez żartów. No, dokładnie. Bez żartów.
Dobra, Elenka będzie nam wdzięczna, odwdzięczy się na pewno jakoś. Nie ma to tamto. Dobra. I czy doskoczymy? Brawo! Udało się. Patrz przed siebie, nie widzę. Jesteśmy O niesamowici. Boże. Ale Nathan przeżywa. W sumie nie ma się co dziwić. Też bym przeżywał. I co tu? Tak. Dobra. No i jesteśmy już prawie na samej górze. Nie! Cholera. Co się dzieje w tym odcinku? Coś jest nie tak. Cały czas padamy. Nie za ciekawy. Dobra, w takim razie widzimy się za sekundkę. Dobra, może teraz się uda. Udało się. Po prostu niepotrzebnie wcześniej czekałem. No ale dobra. Teraz już wszystko jasne. Tutaj nic nie ma. Nie. Amunicja do kałacha by nam się przydała. Niestety żadnej nie mamy. Znaczy, kilka tam strzałów mamy, ale co to jest tak naprawdę? To jest nic. Aha, tutaj nie możemy iść. I gdzie teraz? O, to jest pytanie. Pewnie tutaj. Bez jaj. No, dokładnie. Rany, dopiero co stąd strzelłem. I znowu musimy się wspinać. Cholera. Niedobrze. Wow. No! Ja pierniczę. No przecież on miał się złapać tamtego. Łapać! Czy ty rozumiesz, co to znaczy? Głąbie? Ja pierniczę. No, teraz się udało. I co, w dół? Tak. I teraz pytanie, czy musimy do góry się troszkę wzbić? Chyba tak, nie będę ryzykował. Tak, teraz będzie, podejrzewam, że łatwiej. Dobry jest, po ścianach biega. Też bym se tak pobiegał. No i cóż, niestety nikt już za nami tak nie pójdzie. Muszę się Myślę, przenieść że przez nie ten ma korytarz. jak. Słuchaj, słuchaj, nie mówisz. Dobrze. Udało się. Oho. Ale będzie rozpierducha. No i cóż, teraz pobawimy się Uzi, tak? Nie ma problemu. Z miłą chęcią przytulę Uzi. Miałem kiedyś takie Uzi na kulki. Naprawdę dobre było. Byłem z niego bardzo dumny. Wow. Ale obrywamy. Gdzie oni są? A, na górze. Rozumiem. Podejrzewam, że tutaj też na górze siedzą, tak. Aj! Amunicja nam się kończy. Jeszcze gdzieś? Chyba ty. Śmieciu. Dobra. Sam masz japę, pedale. Już ty mi ubliżał tutaj. Chodź, dawaj na solo. No, widzicie, od razu się obsrał. Chociaż nie, coś tu kombinuje. Ale nie jest nam straszny żaden ćwok. Dwóch na raz? Dobra. Nie ma problemu. Teraz ty? Dobra. O, no dawaj. Dobra, udało się. Znowu nam się amunicja skończyła. Cholera. Nie za ciekawie. Czy my możemy tam skoczyć? Możemy.
No i jest kolejny diamencik 12. Łowca artefaktów, czyli trofeum, które zdobyliśmy po raz kolejny. No i jakaś nagroda nam się odblokowała, to ciekawe. Na pewno później zobaczymy, co to może być. Dobra, zrobiliśmy troszeczkę rozpierduchę. W takim razie teraz będę musiał się z wami żegnać. Odcineczek niestety dobiegł końca. Mam nadzieję, że wam się podobał. Wybaczcie mi za te dzisiejsze śmierci. Nie chciałem, żeby tak wyszło. No ale co zrobić? To więc tak jak mówiłem, no jeżeli odcineczek wam się podobał, to zachęcam was do subskrypcji mojego kanału. Dajcie łapkę temu odcinkowi. Pokażcie, że wam się podobał. A teraz się z wami żegnam. Trzymajcie się. Siemanko.